My po raz kolejny przekonaliśmy się, że to wszystko jednak mimo pewnych problemów i jakichś tam kłopotów i przeciwstawień działa. Mamy potwierdzenia od ludzi, którzy byli bardzo sceptycznie nastawieni do tego wszystkiego i... No, one nawet nie zmienili swojego sceptycznego nastawienia. Dokładnie, natomiast twierdzą, że to da działa. Teraz tak. Na pewno trzeba powtarzać sobie te wszystkie rzeczy, o których my mówimy za każdym razem. O tych trzech funkcjach, o tych trzech słowach, o tych trzech elementach tej dresury Matrixa, o których my mówimy. Bo poprzez to powtarzanie my utrwalamy sobie pewną informację w głowie i potem w najmniej oczekiwanych momentach w życiu one nam się po prostu przypominają. Jest mi dobrze. Dzięki temu możemy wrócić do tego, do tak zwanego Twittera. I teraz ten, czyli słuchajcie. Ja będę zawsze na każdym spotkaniu o tym mówił, aż do znudzenia, ponieważ wiem, że jest to potrzebne. Dobre. Na naszej stronie są trzy słowa. To są bardzo istotne w tym całym przekazie. Umówmy się w ten sposób, że nie musimy w to wierzyć, wystarczy, że będziemy słuchać. Nie musimy wierzyć zupełnie. Jak to ostatnio mówili, że trzeba wierzyć? W momencie, kiedy nie wierzymy w nic, pozostaje nam tylko słuchanie. Tak. Ja w to, co mówię, wierzę. I to w 100%. Natomiast jeżeli zdarza się jakiemuś człowiekowi utrata wiary, to albo może się w tym zagłębić i pogrążać, albo może słuchać i obserwować. To jest wybór. Mamy tak zwaną wolną wolę i możemy akurat w tym obszarze postąpić dowolnie. Czyli albo możemy spróbować słuchać i obserwować, albo możemy rozpamiętywać ten nasz brak wiary. Bo to, że wiara jest potrzebna, chyba każdy z nas wie i to akurat jest pewnik. Że wiara jest czymś, co powoduje, że człowiek jest szczęśliwszy. Jeżeli jakiś człowiek nagle zorientował się, że brak mu wiary, to jest to bardzo dobry znak. Bo to znaczy, że ten człowiek nie jest w Matrixie, tylko on ma świadomość tego, co się dzieje. A to jest pierwszy krok do tego, żeby siebie odnaleźć. I to jest bardzo dobre, co ty mówisz, że ty w tym momencie nie wierzysz. Gorzej byłoby, gdybyś tutaj siadła i powiedziała, jest fajnie. Przyszłaś tutaj i mówisz, słuchajcie, utraciłam wiarę. Dobrze. Wiarę już tam utraciłam. Ale powróćmy do początku. Jesteśmy tutaj z własnej woli. Przede wszystkim to jest bardzo istotne, że nikt nas do tego nie zmusi. My możemy tutaj przyjść, ale nie musimy. Wiedząc o tym, co tutaj się dzieje, mając tego świadomość, możemy tu przyjść i przeżyć to jeszcze raz, to samo, co tydzień. A równie dobrze możemy zostać w domu, oglądać telewizję, czytać książki, czy iść na spacer. Tak? To jest nasz wybór. Spotkania nasze tutaj kręcą się wokół trzech słów. Bardzo prosty. Wokół miłości, wokół odwagi i wokół wiary właśnie. Każde z tych słów ma swoje znaczenie i każdy je rozumie po swojemu. Miłość zazwyczaj ludziom kojarzy się z tym, że jest drugi człowiek i ten drugi człowiek dostarcza takich wrażeń, które nam robią fajnie, przyjemnie, i jeżeli ten drugi człowiek jeszcze się do nas uśmiecha i czasami się do nas przytuli albo nas pocałuje, no to wtedy już jest miłość. Jest wspaniale. Tak większość ludzi postrzega miłość. A to jest u Matrixa. My miłość postrzegamy troszeczkę inaczej. Mianowicie w taki sposób, że my stajemy przed sobą, spoglądamy w lustro, i patrząc sobie prosto w oczy, mówimy sobie, że siebie kochamy. Szczerze. Jeżeli jesteśmy w stanie w ten sposób powiedzieć do siebie szczerze i z pełnym przekonaniem, że tak jest, że siebie kochamy, to jest znak, że akceptujemy to, że tu jesteśmy. Akceptujemy nasze ciało, nasz umysł i wszystko to, co wymyślimy. Bez tego nie zrobimy kroku na przykład. To jest właśnie miłość. Mówimy o czymś, co pozwoli nam cieszyć się z życia.
To jest to pierwsze słowo. Jeżeli jesteśmy w stanie je wygenerować w naszym umyśle w stosunku do samego siebie, to możemy przejść dalej. Ponieważ w momencie, kiedy my siebie kochamy, my sobie ufamy i my wiemy, że my jesteśmy tym czymś i tym kimś, kto nam nigdy nie zrobi krzywdy i my temu czemuś i temu komuś też nigdy nie zrobimy krzywdy, żyjemy ze sobą w zgodzie i akceptujemy to, możemy przejść do następnego etapu. Każdy człowiek ma jakąś historię. I ta historia, ona może nie pochodzić całkowicie z świadomości. Ona może pochodzić z podświadomości albo jeszcze dalej, z jakiegoś innego obszaru energetycznego. Z tych obszarów, z tych myśli, z tych informacji, które mamy w sobie, one są gdzieś tam zakodowane, mogą tworzyć się lęki, które w momencie, kiedy pojawiają się w umyśle, powodują taką sytuację, w której nam jest bardzo łatwo wyobrazić sobie, że taka sytuacja może się zdarzyć. Jest to dużo łatwiejsze i dużo prostsze niż wyobrażenie sobie sytuacji, w której zdarza się dla nas coś przyjemnego. Lęk jesteśmy w stanie zmaterializować prawie, że natychmiast, bo łatwo w niego uwierzyć. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ lęki tworzy umysł, czyli kalkulator. On naturalnie jest stworzeniem, które myśli negatywnie, nie jest optymistą. On jest czymś, co cały czas się boi, co cały czas kombinuje, jak nam zabezpieczyć byt. Jest naturalnym pesymistą. I jeżeli my oddamy władzę nad naszym życiem umysłowi, będziemy pesymistami. Będą się przed nami piętrzyły lęki i będą się przed nami piętrzyły zadania, z którymi musimy sobie poradzić. I drugie słowo, o którym będę mówił, to jest odwaga. Mianowicie odwaga polega na tym, że my sami przed sobą przyznajemy się, że mamy lęki. Większość ludzi próbuje chorakować, mówię, ale ja się niczego nie boję. Ja po prostu każdego smoka jednym cięciem miecza po prostu zabijam normalnie, bez uwieczki. Nie ma problemu, żadnego. I cała odwaga polega na tym, że my musimy stanąć przed samym sobą i powiedzieć sobie, mamy smoka i musimy tego smoka pokochać. Musimy go oswoić, bo im bardziej będziemy z nim walczyć, tym on będzie większy. Jeżeli mu odrębiemy jedną głowę, to na to miejsce wyrosną dwie następne. Co z takim smokiem możemy zrobić? Jedyne, co można zrobić, to uświadomić sobie to, ile ten smok ma głów, jaki ma kolor, czy lata, czy pływa, co je, trzeba dokładnie zbadać smoka. Po to, żeby można go było oswoić i spowodować, żeby pracował dla nas. Bo smok to jest tylko stworzenie. Smok to jest tylko program. On nie jest człowiekiem. Lęk nie jest człowiekiem. Lęk nie ma inteligencji. Inteligencję lękowi możemy dać tylko i wyłącznie my. Dzięki temu, stając naprzeciwko takiego smoka, przyglądając mu się, musimy mieć odwagę, żeby to zrobić. Musimy mieć odwagę, żeby spojrzeć w siebie i zobaczyć, jakie lęki w nas siedzą i czego się boimy. Czasami może się zacząć to od prostej analizy. Ktoś się boi pająków, ktoś się boi myszy, ktoś się boi piszczenia styropianu o ścianę. Nienawidzą tego ludzi. To są rzeczy, które wzbudzają emocje. Jak poznać lęk? Lęk można poznać w taki sposób, że jeżeli go czujemy, to czujemy się dyskomfortowo, nieswojo. Wiemy, że ta sytuacja nam nie odpowiada. I to jest właśnie moment, w którym możemy spokojnie wyjść z tego samochodu, jakim jest nasze ciało, spojrzeć na to z boku i się zastanowić, skąd ta emocja się wzięła. To jest właśnie ta odwaga, żeby spojrzeć sobie prosto w oczy i zadać sobie pytanie, czego ja się boję i dlaczego. I co mogę z tym zrobić? Co to jest? Te emocje mówią nam bardzo dużo o sobie.
Odwaga polega na tym, że my się zatrzymujemy i przyglądamy się temu. Mało tego, my to rozkładamy na czynniki pierwsze i nie odrzucamy tego. My to, co z tego zostało po naszej analizie, musimy przytulić do siebie i pokochać. To jest ta odwaga. Tego 17-głowego smoka my musimy pogłaskać po każdej główce i pocałować czubki. Tylko wtedy będzie dla nas pracował. W przeciwnym wypadku albo będzie nas gnał życie, albo nas zje. Wiadomo, czym się kończą stresy i nerwy, i obawy. To jest samo unicestwianie siebie. Więc my musimy mieć odwagę spojrzeć temu smoku w oczy. To jest właśnie odwaga. I trzecia sprawa to jest wiara. Wiara powoduje, że nasze myśli się materializują. Mówiłem o tym przy okazji lęków, że bardzo łatwo jest uwierzyć w to, że coś, czego się boimy, się materializuje. I dlatego najczęściej się materializuje. Trudniej jest w sytuacji, w której my chcemy coś od życia dla nas, coś przyjemnego. Trudno jest nam sobie wyobrazić, że możemy dostać od życia to, czego chcemy. Musimy się tego nauczyć. Musimy się nauczyć wiary. Wiara jest czymś, co powoduje, że nasze myśli, nasze marzenia mogą się zrealizować. Tylko bardzo ważna rzecz. My musimy wiedzieć, czego chcemy. Wracając do tematu marzeń, my musimy się nauczyć, że nasze marzenia mogą się spełniać. Od prostych rzeczy. Od najprostszych rzeczy. Z Olegiem miałem taką rozmowę, która zaczęła się od tego, że on mi powiedział, że on nie wie, co to znaczy nadmiar. Ja mówię, no musisz się nauczyć tego nadmiaru. No tak, ale jak? To była legendarna rozmowa. To mi powiedz. Jak można się nauczyć nadmiaru, nie mając tego nadmiaru? My musimy robić małe, drobne kroczki. Mamy do dyspozycji pewne rzeczy w tej chwili i my z tych rzeczy, które mamy do dyspozycji, musimy zbudować nasz świat. Wystarczy się tylko troszeczkę rozejrzeć i zobaczyć, co mamy do dyspozycji i z czego możemy zbudować naszą wiarę w to, że mogą zdarzyć się nasze marzenia. Więc ja Olegowi powiedziałem tak, jeżeli nie wiesz, co to jest nadmiar, to zrób sobie zawsze, kiedy masz na to ochotę, dwie herbaty. Jeżeli masz ochotę napić się herbaty, nie rób jednej. Zrób dwie i postaw je przed sobą. Pij jedną. Skończysz pić jedną, masz zawsze drugą. Wiesz, że ci tej herbaty nie zabraknie. I potem ostentacyjnie możesz tę herbatę wylać do zlewu. Ale dzięki temu materializujemy nasze myśli. Dobry. Było zamawiane pizza? Tak, proszę. Proszę bardzo. No to ja widzę. Proszę bardzo. I smacznego życzenia. Słuchajcie. Anka powiedziała, że chce obiad. Ale ja nie materializowałem się pizzy. Ale słuchajcie, to jest to chodzi o precyzję. Ja to że można znaleźć się w horyzoncie zdarzeń innych ludzi i korzystać z tego. Dwa. Jeżeli tylko chcemy. Precyzja tego, co materializujesz, jest tak wielka, jak ty wiesz, jaka jest wielka precyzja twojej materializacji. Jeżeli jest niewielka, twoje marzenia materializują się według precyzowania nie wiem po co. Wiecie co? Talerzy widać moje pocopki. Wróćmy do tematu. Jakże to położy? Jak wrócić wiarę, jeżeli jej nie ma? Jak wrócić wiarę, tak? To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ od tego zaczyna się realizacja. Dziękuję ci bardzo. W ogóle nie odmówię. Powiedzcie mi taką rzecz. Czy jesteśmy w stanie wymyśleć sobie jakieś marzenie, które możemy zrealizować od razu? Coś, co nam przychodzi do głowy, co jesteśmy w stanie sobie zrealizować od razu. Pozwólcie sobie na to od razu. Ja sobie wezmę. No, herbatę. Herbatę możemy sobie zmaterializować. Od razu, nie ma. My w ten sposób uczymy, zazwyczaj kiedy ja ludziom zadaję pytanie, czego chcą w życiu, to wszyscy mówią, ho, jest tego bardzo dużo. Jest tego mnóstwo. Ale
jak przyjdzie do momentu, w którym zaczynamy rozbierać to pragnienie na czynniki pierwsze, to dochodzimy do tego, że ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą nic o tym, czego chcą. Tu chodzi o to, żeby wiedzieć dokładnie, naprawdę dokładnie, czego się chce. Ponieważ im dokładniej to sprecyzujemy, tym dokładniej to dostaniemy. Ludzie mówią, chcę dużo pieniędzy. No dobrze, na co? Jak będę miał, to się będę zastanawiał. Zła droga. My najpierw musimy sobie wyobrazić, jak byśmy chcieli, żeby nasze życie wyglądało. Budzimy się rano. Czeka kawa. Siadamy, wypijamy tą kawę. Idziemy na przebieżkę do lasu. Po przebieżce bierzemy prysznic. Po prysznicu siadamy, jemy sobie śniadanko, jajeczniczka. Czeka. Damy. Po jajecznicy damy gazetkę. Właśnie sobie coś... Jest godzina 9. Słuchajcie, na tym polega właśnie marzenie. Krok po kroku, minuta po minucie wyobrażamy sobie nasze życie. Nie wyobrażamy sobie, że trafiliśmy w totolotka, że mamy zajęć dom, że mamy mnóstwo samochodów. To nie jest droga. My musimy wyobrazić sobie, co czujemy. Krok po kroku, od rana do wieczora. To jest ta informacja, którą my musimy wysłać do przestrzeni. No dobrze. Spróbuj powiedzieć mi pierwsze pół godziny swojego dnia. Pierwsze pół godziny mojego dnia? Jak byś chciał, żeby wyglądało. A, jakbym chciał, żeby wyglądało. Tak. Jest to bardzo podobnie do tego, jak zacząłeś. No to mów. Tak, ja też do 9 nie chciałabym być pierwszy. Chciałabym przynajmniej być. Przede wszystkim właśnie do kalendarza. To 11. Bez zbędnego pośpiechu. Bez zbędnego pośpiechu tak do 11. Mniej więcej zaczyna wyglądać. I bez tej przebieżki polecie. Po tej przebieżce powiedziałem tak zupełnie przypadkiem. Chyba, że o 11. Pierwsza godzina to były takie właśnie proste przyjemności. Wstać, umyć się, napić się kawy, zjeść śniadanie i ze wszystkim się nie spieszyć. Do 9 po prostu luz totalny. Tak. Masz czas nawet na to, żeby jeszcze wsiąść i popatrzeć za okno, co się dzieje. Nacieszyć wzrok tym, co się tam dzieje. Tak. Przez ptaszek przeleci. Dokładnie. Zauważyć teraźniejszość. Być tu teraz. To jest bardzo istotne. Krzysiek, powiedz mi, jak chciałbyś, żeby wyglądała twoja godzina między 19 a 20? 19 na 20 zawsze mi jest dobrze. No to będzie ci łatwo powiedzieć. Po prostu co byś chciał robić? No, po bandzie możesz iść. Łącznie z tym, że możesz powiedzieć, że najpierw biorę saunę, potem idę na basen, a potem jem sobie owoce morza w towarzystwie pięknych kobiet na przykład. Po bandzie marzyć. Co są marzenia? No to po bandzie od 19 do 20 kocham się z dwoma kobietami. No. Tak jest, po bandzie. Bardzo dobrze. Ale musisz to zrobić dokładnie. Dokładnie. Ty musisz wiedzieć, w jakim to jest pomieszczeniu, jak bardzo miękkie jest łóżko, jaki dywan jest na podłodze, co jest za oknem. Nie, ale słuchaj, ty nie wnikasz w to, co masz. Ty masz to zbudować tutaj. Dobra. Rozumiesz? To ma być komfort dla ciebie. To nie jest... Nie, to jest bezwzględnie komfort. To jest sama przyjemność płynąca z tego. Tak, ale ty sobie wyobrażasz seks. A spróbuj sobie wyobrazić tą sytuację. W jakich okolicznościach ona się dzieje? Ja, to cała woluta tutaj. Dokładnie. Czyli cała banda. O, przepraszam. Jaki kolor mają ściany? Jaki żylandol jest nam na suficie? Chciałbym zobaczyć ptaszka. Jak wygląda... Właśnie przeleciał. Jak wygląda guzik... Słuchajcie się, jak wygląda guzik, którym wzywasz lokaja? To są nasze... Rozumiesz? Widzisz? Jest po prostu maksymalnie. Nie, bo się faktycznie... Dzwonisz po lokalnie. I jak bardzo różniły się do tej pory od tego, co my w tym momencie, o czym my w tym momencie mówimy, to są marzenia. Marzenie. Dobrze, coś w tym jest, dlatego że wszystkich pięknych, najpiękniejszych chwil, jakie przeżyłem, ja pamiętam przede wszystkim, jakie miały ściany, jak smakowała herbata wtedy, jak pachniała pościel na przykład, jeżeli mówimy już o tych rodzajów.
światło, jak się, jaka wtedy muzyka leciała, która mi się odbija zawsze, jak ją kiedyś usłyszę, od razu mi się zastanawia. Tak, tak, faktycznie mam takie... Te wszystkie okoliczności, one przywołują do tych... Bardzo ważne, bardzo ważne jest to, że jeżeli coś robimy, nic nas to nie kosztuje, to róbmy to na full. Takie marzenia nas nic nie kosztują, wystarczy 15-20 minut. Myślenie o niebieskich migdałach, ale jeżeli już to robimy, róbmy to po bandzie. Róbmy to tak, jakbyśmy mieli możliwość zrobienia wszystkiego, czego nam tylko kuźwa dusza zapragnie i co znamy, albo jeszcze więcej. To są marzenia. A nie, rano chciałbym nic nie robić do 9. Fajnie. I człowiek dostaje to. Wypierdalają go z pracy. I do 9 nie robią. Słuchajcie, to się nazywa prawo matkiego. Mój kolega, przyjaciel, powiedział, chciałbym mieszkać w domku jednorodzinnym i wiesz co, Andrzej, tak naprawdę wystarczy mi, jeżeli tam będzie centralne ogrzewanie. I słuchajcie, po pół roku mieszkał 30 km od Częstochowy w starym zagrzewionym domu z centralnym ogrzewaniem. Ale był szczęśliwy. Ale moment. Nie. On tego chciał? No, tak on powiedział, że tyle mu wystarczy do życia. No to sprecyzować, na tyle się odważył. Na tyle się odważył sprecyzować. Zobaczcie, jak to działa. My musimy marzyć na maksa, ze szczegółami, ze wszystkim. Ponieważ inaczej dostaniemy to... Wyobrażamy. Proszę. Proszę bardzo. Dzieci mają bardzo dużą łatwość materializowania swoich marzeń. Bo one nie wierzą. Lęków też zresztą. Jeśli już się boją. Dzisiaj sobie... Ale lęki to my narzucamy. Dziecko samo z siebie się nie boi. To jest zasługa rodziców, że mówią, nie rób tego, bo sobie coś zrobisz. Nie idź tam, bo sobie coś zrobisz. Nie postępuj w ten sposób, bo będzie źle. W sytuacjach faktycznego zagrożenia życia chyba to jest uzasadnione, ale... Wystarczy, jeżeli siądziemy i wytłumaczymy mechanikę takiego zdarzenia. Tak. I tyle. Natomiast nie można straszyć na zasadzie, że uważaj. Bo wtedy w dzieciach zasiewa się ziarno lęku, strachu. Zauważcie, że dzieci, które się nie boją, rzadko kiedy sobie cokolwiek robią. Chyba, że z boku siedzi mama i zagryza zęby, że Jezus Maria, bo za chwilę coś się stanie. I się stanie właśnie wtedy, kiedy ta matka siedzi z boku i zagryza zęby. Bo matka ma większą wiarę i siłę wiary w to, że coś się może zdarzyć w dzieciach w takiej sytuacji. Teraz przerwa. Mianowicie, my znajdujemy się w naszym życiu i w naszym życiu dzieje się to, o czym myślimy i jak bardzo w to wierzymy. Nie myślałem o tym, że ja. Ale poczekaj, momencie. No, oprócz tego, że jest nasz świat, tak, to są jeszcze światy innych ludzi. I to, co się dzieje na świecie, to jest wypadkowa wszystkich myśli, wszystkich ludzi, plus wypadkowa wszystkich wiar. I dopiero wtedy jest ta energia sprawcza, która to wszystko, co zbierze, realizuje. To jest suma wszystkich strachów. Suma wszystkich strachów. Jest tam taki film, bardzo dobry zresztą. Natomiast w tej sytuacji, którą ty opowiadasz, twoja matka miała większą wiarę od ciebie, że tobie się nic nie stanie, ponieważ ty nie myślałeś o tym, żeby czerpać przyjemność z pewnych rzeczy, z wiarą w to, że przejedziesz od początku lasu do końca lasu, tylko w pewnym momencie byłeś poza sobą, czyli w tak zwanym matrixie. Zapomniałeś o byciu tu i teraz. Człowiek w stanie tu i teraz jest bezpieczny. Nic nie ma prawa mu się stać. Warunkiem jest to, żeby był tu i teraz. Jeżeli nie myśli o tym, co było, albo nie myśli o tym, co ma być, jest tu i teraz, jest najbardziej bezpieczny ze wszystkich stanów, jakie może sobie wyobrazić. Nie ma bezpieczniejszego stanu. Tylko wystarczy być tu i teraz i mieć wiarę i świadomość tego, że jesteśmy tu i teraz. W twojej sytuacji, w momencie, kiedy jechałeś samochodem, na pewno byłeś myślami gdzieś albo przed, albo po tej historii, a twoja matka siedziała i wierzyła w to, martwiła się, wierzyła się w to, że bojąc się o ciebie, że coś się może stać, to zmaterializowała. Jej wiara. I twoja niebytność tu i teraz. Jedynym sposobem, w jakim możemy odgrodzić się od innych światów, jest bycie tu i teraz. W naszym ciele, w naszym świecie, w naszym umyśle. Tu i teraz. Wtedy mamy panowanie nad naszą przestrzenią. My dokładnie widzimy każdy element naszego otoczenia wtedy. Ale będąc tu i teraz. W momencie, kiedy myślami jesteśmy tam albo tam, nie jesteśmy tu, nie wiemy, co się dzieje. Nie mamy z tym kontaktu. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy tu i teraz, mamy panowanie nad naszą przestrzenią. Wracając do marzeń,
dobrze jest wziąć kartkę i rozrysować sobie dokładnie to, co chce się osiągnąć w życiu. I należy zaczynać od prostych i małych rzeczy. Herbata. Proszę bardzo. Chciałbym się napić takiej i takiej herbaty. Lubię taki smak herbaty, więc co robię? Idę do sklepu, kupuję sobie dokładnie taką herbatę, jak lubię i ją sobie robię. Ale nie piję jej na zasadzie oglądając telewizji, tylko ja ją wtedy smakuję. Ja się delektuję tym, że realizuję swoje marzenia. Mogę? Tak. Zawsze chciałem zjeść margaritę, którą żona wcześniej ugryzła. Cały dzień się odpisał. Aż wreszcie mu się zrealizuje. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy my realizowali swoje marzenia świadomie. Bo cóż z tego, że ktoś, teraz nawiążę do tego, co powiedziałeś, wsiadł na motor, bo chciał sobie pojeździć motorem i poczuć, jak wiatr we włosach, jak to jest fajnie. Jak po pierwsze wsiadłeś na chopera i pojechałeś do lasu, to już świadczy o tym, że tak naprawdę nie byłeś tu i teraz i nie miałeś kontroli nad tą przestrzenią, w której się znajdowałeś, bo gdybyś miał kontrolę, to na pewno nie pojechałbyś choperem do lasu. Powiem ci, że na to się złożyło przede wszystkim to, że akurat dowód rejestracyjny nie był tam aktualny. Czekaliśmy na dowód rejestracyjny, taki, który byłby uprawniał do tego. Gdyby była normalna sytuacja, jako że mam prawo jazdy na taki pojazd, założyłbym kask, wsiadłbym na motor i pojechałbym na drogę utwardzoną. Więc ja ci powiem, jakbyś postąpił, gdybyś był już całkowicie stresurowany, matryksowany. Mianowicie wsiadłeś na tego chopera i z pełnym zaufaniem, w 100% wierzysz, wiedząc to, że nic ci się nie stanie, pojechałbyś po tym asfalcie. Nie spotkałbyś żadnej policji i nic ci się nie stanie. Tak działa prawda. Prawdopodobnie tak, bo tam jest taka wichura, że... Natomiast twój lęk przed policją spowodował, że pojechałeś do lasu. Zobacz, jak to działa i jak łatwo można to wyłapać. I z tym popatrzcie, musimy mieć 100% zaufanie do tego, że jak wsiadamy w samochód, to wiemy, że my dojedziemy tam, gdzie chcemy dojechać. I mamy to przeświadczenie 100%, że tak jest. Ja kiedyś bardzo dużo jeździłem samochodem i wracałem późno w nocy, po ciężkim dniu. Na przykład jechałem rano do Bydgoszczy. W Bydgoszczy przez cały dzień wdrażałem oprogramowanie i z Bydgoszczy wyjeżdżałem o godzinie 21, czyli w domu byłem na 1:30. I jadąc samochodem po tym ciężkim dniu, ja wyobrażałem sobie taką sytuację, w której widzę siebie, jak jadę tą drogą w tunelu i dojeżdżam do samego końca, do samego domu i widzę siebie na parkingu, jak wysiadam z samochodu, wchodzę do klatki, wchodzę do domu, moja żona czeka z herbatą, bo zazwyczaj nie spała, zawsze czekała, dostaję kanapkę. Po prostu całą drogę sobie wyobrażałem, jak to jest. Jak sobie już wyobraziłem i nie miałem żadnego prężenia mojej myśli, że się coś nie da zrobić, każdy etap sobie wyobrażałem. Jeżeli którykolwiek etap mi prężył, to ja dotąd myślałem o tym etapie, dopóki go nie rozpuściłem. I wyobraźcie sobie, ani razu nie miałem żadnego przypadku. A naprawdę trwało to 7 lat. To jest duży wysiłek, to jest duże zmęczenie. Nic nigdy mi się nie stało. I nawet nie muszę odpukiwać. Ja już nawet teraz nie siadam przed wyjściem z domu, jak wracam po klucze, bo zapomniałem, żeby policzyć do 10. Wzbudziłem w sobie zaufanie. Zaufanie i wiarę w to, że moje życie będzie się układało tak, jak ja tego chcę. To jest bardzo ważne, żeby sobie to powtarzać, te pierwsze 3 punkty w ciągu dnia, bo im częściej będziecie tu i teraz, tym łatwiej wam będzie panować nad waszym życiem. Tym prościej będzie wygenerować wiarę i sprowokować otoczenie do tego, żeby spełniało wasze marzenia, wasze życzenia, to jak chcecie żyć. Ale najpierw my musimy przesłać informację precyzyjną, jak my chcemy, żeby to nasze życie wyglądało. Krok po kroku, minuta po minucie, godzina po godzinie. Jeżeli tego nie jesteśmy w stanie od razu zrobić, bo to jest trudne. Trudno jest sobie wyobrazić każdą minutę życia, dnia. To jest trudne. Spróbujmy wyobrazić sobie 15 minut naszego życia. Idealnie. Takie, jakbyśmy chcieli. Napisać to na kartce, narysować, spróbować to zobaczyć, jak by to mogło wyglądać, jeżeli ktoś nie potrafi sobie tego wyobrazić. Słuchajcie, w takich sytuacjach my, ja ostatnio odpowiedziałem jednemu naszemu takiemu gościowi, który z nami pisze, koresponduje i zadaje nam pewne pytania.
I to, co Olek tutaj powiedział, można ująć takim okrągłym zdaniem, że my wtedy stajemy się świadkiem naszego życia. My nie siedzimy tam w środku, zdenerwowani i źli na to, co się dzieje i co nas spotyka, tylko my widzimy to nasze życie z zewnątrz. Jesteśmy świadkiem tego, co nas spotyka. Mało tego, my mamy wpływ na to, co może nas spotkać. I tylko my możemy to zmienić, nikt inny. Tylko my możemy być świadkiem naszego życia, bo tylko my znamy nasze życie. Tak samo jak tylko my wiemy, czego potrzebujemy, albo czego się boimy. To są te trzy rzeczy, o których mówimy zawsze, na każdym spotkaniu. Dzięki temu możemy mieć świadomość, że to my możemy to zmienić i uwierzyć w to, że tak może się stać. Nie można odejść od kasy i każda reklamacja może być uznana. Każda. Komunikacja precyzyjna jest podstawą. Moja ulubiona sztuka z lat 80. to jest kwartet czterech aktorów, których Ryszki scenizuje, wizytę do dyrektora. Mówi do Grabowskiego, mówi słuchaj. U dyrektora mówię. Idę do niego i mówię tak do niego. Powiesz już mu. Powiedziałem, nie? Mówię do niego tak. Proszę bardzo, mówię. Tak? Przepraszam bardzo, tak? A Grabowski tak, żeś mu powiedział? I ja! I on do mnie tego, proszę pana, że tego żytu. Ja mówię chwileczkę. Albo będziemy rozmawiali, albo nie. A on mówi, że tego żytu. Ja mówię, ty koniec mówię. To. I to jest bardzo fajny obraz tego, że jak komunikacja nie działa. Jak ludzie rozmawiają. Tak, jak ludzie rozmawiają. Oni w ogóle nie słyszą. My się w ogóle nie słyszą bardzo często. Otrzymujemy komunikat mówiąc o sobie nawzajem, w których rozmawiamy całkowicie równolegle i wszystko, co nas interesuje, cały układ słuchania, który się wypromieniujemy, jest tylko i wyłącznie milczeniem w oczekiwaniu na moment, kiedy będziemy mieć znowu przemówić. Pytanie dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jest tego zbyt wiele. Nie wylało się, nie wyrzekało, nie wiemy. Nie mamy pojęcia, nie daliśmy sobie prawa tego przejść, nie daliśmy sobie prawa posłuchać siebie samych, więc szukamy wiecznie kiosku, do którego będziemy mogli to, tym żygnąć. Natomiast ponieważ tak naprawdę nigdy nie złożyliśmy sami do siebie wniosku i podania na to, żeby się naprawdę do końca wysłuchać. Oddajemy pierwszeństwo tak naprawdę wszystkim opiniom, tylko nie własnym, z tą drobną różnicą, że i tak uzyskujemy efekt tworzenia, i tak uzyskujemy już efekt kreacji, i tak uzyskujemy efekt manipulacji, z tą różnicą, że wrażenie, które otrzymujemy, jest takie, że niczego nie kontrolujemy, niczym się nie zajmujemy i niczego nie osiągamy. Osiągamy wszystko, tworzymy i tak, wierzymy i tak. Możemy co najwyżej wybrać, w jakim kierunku liniowym w naszym życiu ta wiara pójdzie, ale ta wiara zawsze istnieje, ponieważ bez wiary nie byliśmy w stanie podnieść kawałka pizzy do ust. Dlatego, że chodzenie, sztuka chodzenia jest sztuką wiary. Dlatego, że dziecko uczy się chodzić, dopiero jak uwierzy, że może stać w pionie. Są dzieci, które nigdy prawie się nie uczą chodzić samodzielnie, tylko dlatego, że one nie dochodzą do punktu, w którym potrafią uwierzyć, że potrafią stanąć. Stąd różnica na przykład w tempie nauki chodzenia. Dlatego, że niektórzy na zwyczajnym świecie bardziej się boją. Ufają tylko i wyłącznie czworonożnej pozycji. Mój syn nigdy nie dał szkodą. Nigdy nie ufał temu. Tak. I to samo na przykład chodzi o komunikację, o rozmowę. Istnieje gro ludzi wykonujących zawody, na których nikt nigdy nie przyznał im kwalifikacji, wykonując je świetnie. Ja należę do tego. Ja w swoim życiu potwierdzam, że wiara funkcjonuje, ponieważ ja w moim zawodzie nie posiadam żadnych kwalifikacji. Ja się nigdy nie uczyłem ani zawodu tłumacza, ani technik tłumaczenia, a już na pewno nigdy nie uczyłem się w szkole żadnych języków poza angielskim i to też tych studiów nie skończyłem. To prawdopodobnie pójdzie z sieci. Nawet na pewno. Ja się tego najzwyczajniej w świecie nie boję. To był jest online? Nie. Tak, nie. Streaming, tak? Leci przez YouTube. Tak, cały czas. I teraz komu powstał lek, tak? Nie, i szczerze, test taki jak ten. Powinniśmy zrobić jakieś lepsze show. No słuchaj.
Jakie masz marzenia? No teraz dalej. Słuchajcie, od rana nie tylko przepach na pracę. Jest, bo tam coś. Ale ja się... Wymyślamy sobie jakieś rzeczy, potem wymieniamy się informacjami i po prostu nie robimy. No, tak. No. Można całkowicie przearanżować sprawę. Nie ma nic złego. Już to, co mówiliśmy tutaj, że sami jesteśmy w centrum kreacji, że albo sami mamy dużą wiadę i zaufanie do tego, co się dzieje i sami to kreujemy, albo jesteśmy narzędziami w kreacji tych ludzi, którzy mają silniejszą wiarę co wszystko i sami to się nie kreują. Nie ma nic złego w tym, że jestem narzędziem. Nie ma absolutnie nic złego. Jest to bardzo, bardzo fajny stan, pod warunkiem, że jest świadomy. Bycia narzędziem. Na przykład bardzo dobrze posłużyłeś mi do nauki koncentracji. W tym momencie tak. Poczułem się całkowicie kapitalnie. Jestem zastraszony. No właśnie, dokładnie, to jest kapitalny moment. I mogę, mogę na ten temat wiele rzeczy powiedzieć, ale doceniam to. Jest mi z tym dobrze. Mało tego, nie mogłem sobie wymyślić piękniejszego rozpraszacza. No, istnieje milion sposobów, w jaki to możesz zrobić. Na pewno w tym momencie musisz sobie walczyć, chłopie, mam cię dość, dzisiaj jest generalnie kiepski dzień. Może też mi myślę. W tym momencie ja jestem narzędziem. Bo to jest ten punkt, w którym to ja się nastawiam na słuchanie. To nie ja czekam w milczeniu, aż dasz mi przestrzeń, w której będę mógł znowu się żegnać z tym, co mam do powiedzenia. Tylko... Ja bym się chciała żegnać. Chodź sobie tam. Natomiast to jest właśnie to. Dlaczego nie? Słuchaj, to dlaczego? Nic nas to nie kosztuje. Jedyny wysiłek to jest tylko uruchomić swój mózg i wyobraźnię. To nic nie kosztuje, słuchajcie. Chodzenie po bandzie w marzeniach nic nie kosztuje. Dlatego też, wiesz co, no, pokazałeś trochę inaczej i mi się spodobało to, żeby to widzieć szerzej. No. Ależ poczuć, no. Poczuć każdym zmysłem. No, nie tylko na zasadzie chcę mieć pieniądze, albo chcę mieć lepszy samochód, albo chcę mieć duży dom. To nie są marzenia. Z całym szacunkiem, ale to nie są marzenia. To jest powielanie jakichś stereotypów. Natomiast marzenie jest wtedy, kiedy my wygodnie sobie siądziemy w fotelu, zamkniemy oczy i poczujemy się naprawdę sobą w tym świecie, który sobie wyobrazimy. Gdzie to my jesteśmy panem tego, co jest dookoła nas. Łącznie z tym z macicy perłowej guzikiem, który wzywa lokaja. Jak to będzie macica perłowa, nie ma problemu. Tylko teraz zależy kto, co lubi i czego pragnie. Tak naprawdę co mu sprawia przyjemność. No i to już jest kolejna kwestia. Kto, ponieważ to było bardzo ciekawe to, co na przykład Hubert powiedział z tym pytaniem. Czy dzieci dorosłe i o wiele starsi rodzice dalej oddziaływują na innych? I ta historia była bardzo cenna pod kątem materializacji sytuacji wywalania się na motorze i jak to działa. Ale jest jeszcze jeden fajny temat, który nie tylko jest moim zdaniem, jak w pewnym sensie powiewę teraz. Istnieje coś takiego jak lojalność dzieci. Ona jest po prostu upartą cechą. Bardzo silną i ona programuje jeszcze lepiej niż lęk wywołany traumą. Istnieje szansa, że kiedy którykolwiek z ludzi mających bardzo silny wpływ na nasze wychowanie, bardzo wczesnego wieku, powtarza nam wystarczająco często, że do niczego się nie nadajemy, albo że nasze marzenia są brudne i złe, albo to, czego chcemy, jest grzeszne i niewłaściwe, albo powinniśmy cierpieć, żeby za coś zasłużyć, to my jako dzieci wierzymy w to bardzo lojalnie. I tak długo w to wierzymy, czy zapominamy o tym, żeśmy w to dawno uwierzyli. My już nawet jako świadomi ludzie bardzo często mamy odmienną filozofię. My możemy nie chodzić do tego samego kościoła, my możemy zmienić religię, możemy w ogóle nie mieć religii. My możemy wyprowadzić się z tego miasta, zmienić środowisko, przestać w ogóle myśleć, zastanawiać się nad tym, kto nam to kiedykolwiek powiedział, wręcz przeciwnie, nawet wybaczyć w sposób powierzchowny tej osobie, jeżeli wiemy w jakikolwiek sposób, że mieliśmy żal do matki lub ojca, lub kogokolwiek jeszcze. To działa dalej. To działa dalej i my dalej powielamy w sobie schemat. Tatuś mówił, że ja muszę zrobić 3 razy tyle co inni, żeby zasłużyć na połowę tego co inni. Mamusia mówiła, że ja nigdy nie będę mieć takiego domu, bo grzeczne dziewczynki to się na takie rzeczy nie piszą. Albo mamusia mówiła, że jak ja marzę o 3 facetach w łóżku, to jestem zła i brudna. Akurat ja się zakochałam w 3 i oni się lubią. No. I to jest idealna sytuacja. I ja ich nie. A po wszystkim czuję się jak szmata, bo mamusia tak mówiła. I teraz pytanie. A nie, to co z tym zrobić? Co z tym zrobić? I pytanie, co mi daje prawo, żeby sobie tak, żeby te marzenia dopuścić? Ja mogę teraz, dzisiaj szczerze powiedzieć,
że większość moich sytuacji karkołomnych i skandalicznych w życiu wynikała z faktu, że te marzenia się przebijały tak czy siak przez powłokę oceny. I ponieważ to jest uparte, to czego pragniemy i tak nas znajdzie. Nawet w najciemniejszej dziurze i największej negacji siebie dopadnie nas. I będziemy to chcieli zobaczyć. Nawet jeżeli nie przeżyć, to przynajmniej przez dziurkę od klucza podejrzeć, jak robi to ktoś inny, a potem będziemy chcieli wejść. A jak już wejdziemy, to będziemy chcieli spróbować. I to się doprowadzi. I potem nagle zorientujemy się, że robimy sytuację, za którą się wiecznie potępialiśmy. I jeżeli nie uświadomimy sobie, że zawsze tego chcieliśmy, to będzie po prostu koszmar. Bo może się nagle okazać, że potem wracamy do ukochanego ojca lub matki w myślach lub rzeczywistości i on pyta, a co u ciebie, droga córeczko? Co u ciebie, synku kochany? Wiesz, mamo, kurwa, zaćpałem. Normalnie byłem w takim stadzie, wiesz, kutłowało się, po prostu nie wiem, gdzie moja noga była. Wiesz, szczerze mówiąc, jak mnie ktoś nie pieprzył motkiem, to nie miałem pojęcia, że to moja. To dobrze, synku, cię bardzo się bawiłeś? Średnio. Wiesz, mamo, słabo, ja generalnie tak pracowałem dużo. Pracowałem dużo, tak. To też się będzie spełniać. To też się będzie spełniać. Pod tytułem muszę się tak zaharować, muszę tak sobie dopierdzielić obowiązków, tak tego wszystkiego dokręcić, muszę sobie rzucić na łeb dziesiątkę dzieciaków, których nawet bym nie spłodził w połowie. Tylko muszę mieć obowiązki, no bo nie da się, przecież nie da się, prawda? To musi boleć. Inaczej to nie jest życie. Inaczej to nie jest obowiązek, to ma boleć. Tak mama mówiła. Wszyscy święci i ksiądz proboszcz. Ja już tego nie pamiętam, ale ja tak żyję. I teraz co z tym zrobić? Jeżeli na przykład nie mam z kim porozmawiać, można porozmawiać. Nie mogę pójść do matki, ona mnie nie zrozumie. Ona zrobi takie oczy i zastanowi się, gdzie ma telefon na pogotowie. Andrzej jest moim programem. Gdyby nie było jego, byłabyś ty. Bo to już nie też zrozumiałeś. Ale to jest różnie. Ja sam mogę się nie zrozumieć. Ja mogę do siebie mówić jak do ostatniej szmaty, bo ja się z taką osobą mogę uważać. Ludzie, którzy nie mają wiary, nie uwierzą sobie. Energia sprawcza musi im stworzyć kogoś, komu najpierw oni uwierzą, po to, żeby zbudzić sobie wiarę. Kiedy zbudzą sobie wiarę, to osoba nie jest potrzebna. Tak. Ja wam tylko powiem jedną rzecz. Że ja do 9 się nie spieszę. A 9:20 wychodzę z domu. Jak będę o 10 w pracy, to jest dobrze, a jak nie będę, to też się tym nie martwię. Kiedyś wstawałem o godzinie 5:20, żeby zdążyć na 6 do pracy i marzyłem o tym, żeby móc spać tyle, ile chcę. Teraz tak mam. Po prostu śpię dotąd, dopóki nie wstanę. Po czym czeka na mnie kanapka w lodówce i świeżo zrobiona herbata na stole, bo ja rano kawy nie piję. Mam pół godziny na to, żeby sobie zrobić qigong. Bo dzieci o 8 już wyszły do szkoły. Robię sobie qigong, jest godzina 9:00 i wtedy się zastanawiam, czy jeszcze chwilę posiedzieć w domu i puścić sobie jakąś muzę na full, czy może już pójdę i przejadę się po mieście. Moje życie tak wygląda, możecie wierzyć albo nie. Dlaczego mi nie wierzyć? I słuchajcie, ja najpierw musiałem sobie wyobrazić krok po kroku, jakbym chciał, żeby wyglądał mój poranek i on tak wygląda. A nawet lepiej, bo to, co my sobie wymyślimy, to zazwyczaj dostajemy dużo, dużo, dużo więcej. Tylko warunek jest jeden. Musimy wiedzieć, czego chcemy i musimy wierzyć w to, że to się wydarzy. I wtedy zobaczycie, jak bardzo zmieni się wasze życie na lepsze i jak wiele dostaniecie jeszcze rzeczy, o których wcześniej w ogóle nie mieliście zielonego pojęcia. Panie Radzie, tak precyzujemy z diaboliczną precyzją każdy możliwy punkt naszej katastrofy. Ponieważ tak naprawdę wszystkie rzeczy, które się wydarzają z taką dokładnością, jaką się wydarzają, i tak są autorstwem w wyniku przewidywania każdego punktu. W moim przypadku na pewno tak było zdecydowanie. Łącznie z ilością godzin snów, łącznie, które jest minus 1, ilością godzin pracy, które było 28 na to. Też to sobie wymyśliłem. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie, o tworzenie sobie osób, którym się wierzy, to wynika z faktu, że jeżeli napotyka się osoby, którym się w jakimś momencie po prostu najwyraźniej przestaje wierzyć, najwyraźniej trzeba zmienić narzędzie. Najwyraźniej trzeba zorientować się w kierunku, w którym ta osoba, powstanie osoba, która spełnia to oczekiwanie, bo ona się i tak pojawi, dlatego że
Tendencja do zaufania sobie jest podświadoma, dlatego że nikt nie chce się bać, nawet jeżeli do tego zmierza i sam sobie to robi. Nikt nie chce być nieszczęśliwy, nikt